Na pewno sentyment był przede wszystkim ze względu na miejsce, bo pracowałem tutaj 4 lata i Piotr Mrozek dał mi tutaj szansę, żebym mógł się rozwijać jako trener i to był też bardzo owocny okres, bardzo cenne doświadczenie. Więc jakiś tam sentyment na pewno był, zwłaszcza, że grałem przeciwko chłopakom, których prowadziłem niektórych 3,5 lata. Odnośnie do spotkania, nie zagraliśmy w taki sposób, żeby kontrolować większość sytuacji boiskowych i to był główny problem, pomimo tego, że pierwsza połowa też nie była najlepsza, ale wygrywaliśmy 1-0. Nie wyciągnęliśmy odpowiednich wniosków, nie tak jak oczekiwałem, zrealizowaliśmy też założenia na drugą połowę. Przede wszystkim narażaliśmy się na kontry i właśnie te straty piłek, które otwierały możliwości do wyprowadzenia szybkich ataków przeciwnikowi, były na pewno bardzo problematyczne. Fakt, że dzisiaj też graliśmy kadrą, która nie jest tą, która funkcjonowała w ostatnich spotkaniach. Natomiast zdecydowanie mieliśmy też możliwości, żeby kontrolować to spotkanie i zwyciężyć. Trudno, gratulacje w stronę chłopaków z GKS-u, bo na pewno zasłużyli na to, żeby tutaj owocny wynik osiągnąć, korzystny wynik, patrząc jak wygląda druga połowa. Zwycięstwo, 3 punkty, jakże cenne u siebie, z naprawdę bardzo trudnym rywalem. Cieszymy się, chłopaki zostawili mnóstwo zdrowia, mnóstwo energii. Zaprezentowali się bardzo dobrze w drugiej połowie i zostawili naprawdę całe swoje serce i dzięki temu dzisiaj cieszą się w szatni 3 punktów. Z biegiem minut było widać, że drużyna się rozpędza, napędza, stwarzaliście sobie coraz więcej sytuacji. Ten początek meczu wynikał, podobnie jak w Lubinie, zbyt dużego respektu, czy po prostu też Zagłębie było na tyle dobrze zorganizowane, że mieliście problem, żeby przedostać się w ich pole karne? No znowu tu jest pytanie chyba do chłopaków. Gdzieś te 10 pierwszych minut, gdzieś jeszcze chyba nie wyszliśmy do końca, gdzieś brakowało takiej agresji do skoku, ale po tej 10 minucie już się to uspokoiło, mieliśmy swoje sytuacje, natomiast no mamy co analizować, mamy na co popatrzeć, na pewno sobie z chłopakami zobaczymy, jak nie cały mecz, to fragmenty tego i no będziemy starali się poprawić to, co możemy robić lepiej, szczególnie w pierwszej połowie, bo w drugiej ta gra już naprawdę nabrała kolorów, 2 piękne bramki, które dały nam zwycięstwo, także z tego się możemy cieszyć. Tych bramek, nie ukrywajmy, mogło być więcej, no bo i Dzięgielewski w pierwszej połowie, później w drugiej połowie także Dzięgiel miał sytuację, więc no ten wynik mógł być jeszcze chyba bardziej okazały, aczkolwiek trzeba oddać Zagłębiu, że oni także sytuację sobie stwarzali. Tak, no trzeba się z tym zgodzić, że te sytuacje mieliśmy naprawdę klarowne, to nie były jakieś przypadkowe sytuacje z fajnych sytuacji, po fajnie rozegranej piłce, także, ale ja się cieszę z tego, że strzeliśmy 2 bramki, jedno więcej niż przeciwnik i to nas najbardziej urządza. Czy to by było 4-1, czy 2-1, dalej mamy 3 punkty, więc tego trzeba się cieszyć, a tą skuteczność chłopaki już udowodnili już w innych meczach, więc myślę, że dalej będziemy to kontynuowali. Chyba takie większe wyrachowanie już było widać w grze zespołu. Wyciągnęliście wnioski po tym meczu inauguracyjnym, bo kiedy prowadziliście 2-1, gdzieś tam chyba trochę mądrzej cofnęliście się i gdzieś tam trzymaliście tą piłkę. Widać było też u chłopaków, że ich zaangażowanie, kiedy w 85 już niektórzy nie mogli, ale było naprawdę jeszcze, sprzedali dużo energii, gdzieś z siebie wykrzesali, żeby wrócić na swoją połowę, być przed piłką, to co sobie zakładaliśmy, szczególnie przed meczem z taką drużyną jak Zagłębie i pracowali na to, także tak jak mówię, mogą się cieszyć z tego, że mają 3 punkty i spokój.